Półtora roku temu rozpoczęliśmy taki projekt odławiania dzików na terenie powiatu legionowskiego. Do tego momentu to jest prawie 150 zwierząt, które trafiły do puszcz odległych o 200 km od powiatu legionowskiego, więc mamy nadzieję, że choć te miłe zwierzęta, to jednak do nas nie powrócą. Jednak problem dzików nie można uznać za rozwiązany na terenie powiatu legionowskiego. Z pewnością widzimy w tych terenach przyległych do obszarów leśnych, ale również czasami w centrach miejscowości nadal pojawiają się dzicze rodziny. No i niestety te działania będziemy musieli prowadzić nadal. Mamy dwie aktywnie pracujące odłownie. Jedną całkowicie zautomatyzowaną, która przy pomocy fotopułapki i sterowania przez telefon komórkowy jest w stanie te dziki nam przechwycać. Natomiast cały ten projekt jest prowadzony przez jednego z naszych pracowników, kierownika Referatu Ochrony Środowiska, który współdziała ze Strażą Miejską w Legionowie, strażami gminnymi, no i przede wszystkim, tutaj to też bym szczególnie chciał podkreślić, z kołami łowieckimi, które zaangażowały się w ten projekt. Myśliwi pracują społecznie, robią to w pełnym rozumieniu tego, jak wielkie zagrożenie te dzikie zwierzęta stanowią dla mieszkańców. Trzeba sobie zdawać sprawę, że zdarzają się na naszym terenie, takiego zdarzenia nie było, ale zdarzają się wypadki z udziałem dzików i to nie tylko te dotyczące ruchu komunikacyjnego, dlatego musimy o to dbać, musimy cały czas ten program prowadzić. Aktualnie mamy odłownię, która jest w pełni, można powiedzieć, zautomatyzowana. Jest stały monitoring odłowni. W każdej chwili możemy zobaczyć, co się w niej dzieje. Kamery, które są ustawione, mają czujniki ruchu, więc kiedy dziki się pojawiają, automatycznie na telefon komórkowy przychodzą zdjęcia pokazujące obraz danej sytuacji. No i z telefonu też możemy zamknąć odłownię, więc praktycznie sam proces zamknięcia dzików w odłowni jest zdalny. Później oczywiście trzeba te dziki załadować do klatki transportowej, potem na przyczepkę i te dziki od razu jadą w obwody oddalone ponad 100, 120, 160 km od terenu powiatu legionowskiego. Wcześniej to była Puszcza Piska, ale w związku z tym, że tam w tej chwili są nieopodal ogniska afrykańskiego pomoru świń, więc dziki jeżdżą do Puszczy Kozienickiej. Przy odłowach też pomagają gminy, pracownicy gmin. Mamy społecznie pomagających myśliwych, którzy właśnie przy każdych odłowach w zasadzie są, wspierają nie tylko fizycznie, ale też swoją wiedzą specjalistyczną. No i później jadą o każdej porze dnia i nocy, wsiadają w samochód, przyczepiają dziki do samochodu, no i jadą je wypuścić w odpowiednie miejsce. No nie należy tutaj pamiętać też oczywiście o pomocy, bo w odłowni, znaczy w tej klatce transportowej, którą trzeba wrzucić do przyczepki, jest często kilka dzików, których waga przekracza możliwości dwóch, trzech osób, więc pomagają nam druhowie z ochotniczych straży pożarnych. I to w zasadzie tak to wygląda. No oczywiście początek jest taki, że odłownię trzeba rozstawić w odpowiednim miejscu, przewieźć ją, rozstawić, więc tutaj też jest potrzebna ekipa ludzi, którzy pomagają. I tutaj właśnie współpraca z gminami układa się bardzo dobrze. W Legionowie oczywiście też na stałe współpraca jest zawiązana ze Strażą Miejską, którzy też bardzo aktywnie działają w tym zakresie. Myślę, że na terenie samego miasta Legionowo wszyscy zauważyli, nie tylko my. No, to jest najważniejsze, żeby mieszkańcy zauważyli, że ten problem zniknął albo jest mniejszy. Zdecydowanie tak. Interwencji jest dużo mniej. W samym centrum praktycznie już sytuacje się nie zdarzają, żeby dziki, tak jak to kiedyś się zdarzało, mieszkały, spały w klombach między blokami, chodziły między blokami w ciągu dnia. Takich sytuacji już nie ma. Na obrzeżach oczywiście zdarzają się. Na terenach gmin wiejskich, w okolicach właśnie miasta
legionowo, te sytuacje się zdarzają cały czas. No, to są duże obszary leśne. Jeszcze niestety funkcjonuje problem dokarmiania dzików, one się łatwo przyzwyczajają. Więc stąd apel do wszystkich, którzy to robili albo mają kontakt z osobami, które dokarmiają dziki. Naprawdę bardzo prosimy, żeby tego nie robić. Bo dziki naprawdę bardzo łatwo się przyzwyczajają do stałego źródła pożywienia. Są leniwe. Jak mają łatwe źródło pożywienia, tam będą przychodzić po prostu. I ten dystans naturalnego strachu przed człowiekiem skraca się. Więc one się po prostu przestają bać zapachu człowieka, obecności człowieka i podchodzą naprawdę blisko, no, powodując strach, no, szczególnie u kobiet, dzieci. Ten strach jest. Także no, prosimy, żeby tego nie robić.